Szanowni Państwo, rozpoczynamy wobec tego. Otwieram 69. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych z zarządem na czele. Witam serdecznie panią skarbnik, panią mecenas, panią sekretarz, panią szefową naszego biura. Witam również wszystkich mieszkańców Bartoszyc i żeby móc dalej obradować, powinniśmy stwierdzić w tym momencie prawomocność obrad. Wobec tego sprawdzimy w tej chwili kworum. Bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności. Poczekajmy chwileczkę, bo już jest 11, więc już w tej chwili mogę powiedzieć, że sesja jest prawomocna, ale już jest 12 nawet nas tutaj obecnych, ale jeszcze chwilę poczekajmy. Już nawet 15. I pan Marcin jeszcze. Stwierdzam, że obecnych na sesji jest 16 radnych. Nieobecny jest pan Zbigniew Szyszka, a zatem Rada ma moc prawną, żeby uchwalać wszystkie uchwały. Szanowni Państwo, w związku z nowymi przepisami, jakie weszły w tej chwili dotyczącymi sesji zdalnej, czy sesji, która dopuszcza możliwość udziału zdalnego, muszę zapytać Radę o zgodę na tego typu sesję. Wobec tego zadaję w tej chwili Radzie pytanie, od razu to przegłosujemy. Pytanie brzmi tak. Czy Rada dopuszcza możliwość udziału zdalnego w sesji? Kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada dopuściła możliwość udziału zdalnego. Wobec tego stwierdzam już w tej chwili po tym głosowaniu, że w sesji bierze udział 16 radnych i możemy po prostu podejmować wszystkie uchwały. Przechodzimy w tej chwili do ustalenia porządku obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad został wszystkim Państwu dostarczony, ale w międzyczasie padł wniosek o to, żeby rozszerzyć ten porządek obrad o jeden punkt i ja panom radnym przeczytam w tej chwili porządek obrad. Chyba że są jakieś uwagi do porządku, to ale nie widzę. I spróbujemy ten porządek obrad przegłosować. Otóż proponowany porządek obrad brzmi tak. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 69. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 68. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. A. Zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Punkt B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Punkt C. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu. Punkt D. Uchwalenie planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2023 rok. Punkt E. Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. I takich uchwał jest 1, 2, 3, 4.
o podobnym brzmieniu. Każda oczywiście dotyczy innej drogi. I punkt i wyrażenie zgody na dokonanie zmiany nieruchomości. Punkt J, wprowadzenie zmian w uchwale numer 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Punkt 7 sprawy różnej. Punkt 8 zamknięcie obrad 69 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda porządek dzisiejszych obrad, który w tym momencie poddaję pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła ten porządek obrad. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcie protokołu z obrad 68 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie usłyszę z sali żadnych uwag, to stwierdzę, że Rada porządek przyjęła. Nie widzę żadnych uwag, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła protokół z obrad 68 sesji Rady Powiatu. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Zawsze ten punkt to jest informacja pana starosty, dlatego bardzo proszę pana starostę o udzielenie tej informacji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. To moje sprawozdanie dzisiaj będzie troszkę nietypowe, ponieważ pomiędzy ostatnią sesją w dniu 21, a dzisiejszą 28, po prostu posiedzenia zarządu nie było. I tego sprawozdania w tej formie, w jakiej do tej pory Państwo byli przyzwyczajeni wysłuchać, też dzisiaj nie będzie. I muszę podkreślić, że zdarzyło się to po raz pierwszy w historii naszych tutaj posiedzeń Rady Powiatu. Ale za to, korzystając z tego, że jestem tutaj przy głosie, chciałbym tutaj przytoczyć Państwu rozstrzygnięcie nadzorcze pana wojewody dotyczące uchwały, którą Rada Powiatu podjęła w sprawie dyżuru aptek. My tam, jak Państwo pamiętacie, podjęliśmy uchwałę, że do godziny 23 apteki funkcjonują w trybie, że tak powiem, stałym z obecnością sprzedających, a po 23 są pod telefonem osoby, które pracują w danej aptece. Otóż zostało to zakwestionowane przez pana wojewodę i takie uzasadnienie do tego, do kwestionowania właśnie tej naszej uchwały. To jest ta nasza uchwała numer 67/309/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2023. I tutaj zakwestionowano właśnie ten załącznik numer 2. Uznano go za nieważny w części dotyczącej tej właśnie regulacji, o której tutaj powiedziałem. Uzasadnienie jest takie. Rada Powiatu Bartoszewskiego, działając na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 2 artykuł 1 artykuł 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykuł 94 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne podjęła uchwałę w sprawie określenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2023 roku. Uchwała została przedłożona wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w dniu 16 grudnia 2022 roku. I tutaj zdaniem właśnie organu nadzoru przedmiotowa uchwała w zakresie wskazanym w sentencji, czyli ten załącznik drugi i te godziny rozstrzygnięcia nadzorczego podjęta została
według organu z rażącym naruszeniem prawa. I w paragrafie drugim uchwały Rada Powiatu Bartoszewskiego zawarła regulację, w której określiła harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę i święta aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W treści załącznika nr 2 do uchwały oprócz harmonogramu dyżurów Rada Powiatu uchwaliła, iż dyżury aptek rozpoczynają się w dni powszednie od godziny 20 do 23, a w soboty od godziny 15 do godziny 23. W niedzielę i święta od godziny 8 do 23. Po godzinie 23 apteki pełnią dyżur telefoniczny i zamian dyżuru aptek odbywa się o godzinie, czyli zmiana dyżuru aptek odbywa się o godzinie 8 dnia następnego. Zdaniem organu nadzoru ograniczenie czasu dyżurów aptek do godziny 23, a następnie kontynuowania dyżuru przez aptekę po godzinie 23 w formie dyżuru telefonicznego, jak to zostało uregulowane w załączniku nr 2 do uchwały, stanowi rażące naruszenie prawa. Zgodnie z artykułem 94 ustęp 1 ustawy prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Ustawa prawo farmaceutyczne w artykule 94 ustęp 1 zobowiązuje Radę Powiatu do określania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu z uwzględnieniem zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Oznacza to konieczność zapewnienia całodobowego dostępu do świadczonych przez apteki usług, a rolą aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych i nie ogranicza się to jedynie do wydawania leków na receptę. Dyżury aptek, rozumiane jako świadczenie usług poza normalnym rozkładem godzin pracy, również w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, należy traktować jako realizację ustawowego zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w wyjątkowych, nadzwyczajnych warunkach. Warunek ten nie zostanie spełniony poprzez pełnienie dyżuru telefonicznego. Ponadto dopuszczenie pełnienia nocnych dyżurów telefonicznych od godziny 22 do godziny 8 następnego dnia w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu spowoduje znaczne ograniczenie, a niektórym podmiotom, na przykład osobom nieposiadającym przy sobie telefonu, wręcz uniemożliwi skorzystanie z niezbędnej pomocy, co zdaniem organu nadzoru stoi w sprzeczności z artykułem 94 ustęp 1 prawa farmaceutycznego. Ponadto rozwiązanie takie nie zapewnia w sposób odpowiedni dostępności świadczeń. Podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2020 roku, sygnatura akt 3SA/PO205/20. Należy mieć przy tym na uwadze, że sam ustawodawca w artykule 94 ustęp 1 prawa farmaceutycznego nie klasyfikuje dostępu do świadczeń uzyskiwanych w aptekach jako sytuacji nadzwyczajnych, ale wprost właśnie nakłada tutaj obowiązek takiego określenia rozkładu godzin pracy aptek, aby zapewniał on dostępność tych świadczeń także w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Podkreślić należy, że pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych, a do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Zadaniem apteki jako miejsca świadczenia usług farmaceutycznych jest kompleksowa obsługa pacjentów w celu bieżącego zaspokajania ich potrzeb w zakresie dostępu do produktów leczniczych i innych preparatów sprzedawanych w aptece. Dostęp ten powinien być nieprzerwany, a więc także w porze nocnej i dni wolne od pracy, aby umożliwić pacjentom zakup produktów leczniczych, w szczególności tych, których zużycie czy zażycie jest konieczne w celu zapobieżenia zagrożenia zdrowia lub życia. Rolą aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych wymienionych w szczególności w artykule 86 ustęp 1-4 prawa farmaceutycznego. Należy zatem stwierdzić, iż ustalenie dyżurów telefonicznych nie realizuje ustawowego celu, czyli dostępności i ciągłości świadczeń,
to tym samym przedmiotowa uchwała w części wskazanej przez organ nadzoru istotnie narusza artykuł 94 ustęp 1 prawa farmaceutycznego. Tożsame stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 26 czerwca 2020 roku. Sygnatura akt rzymskie 3 SA łamane na LU 89 łamane na 20. Szanowni Państwo, i tu biorąc powyższe pod uwagę, właśnie organ nadzoru, pan wojewoda, orzekł jak we wstępie, że apteki mają zapewnić całodobowy dyżur i dostęp do leków, nie tylko na receptę. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem wojewody warmińsko-mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. To tyle, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestię właśnie tych dyżurów. No, chcieliśmy oczywiście jak najlepiej dla wszystkich. Okazało się, że prawo jest prawo, dura lex et lex, i tego prawa będziemy musieli przestrzegać jako Rada Powiatu. Jak dalej potoczą się losy, będziemy Państwa informować, bo tak jak tutaj słyszeliśmy, no tutaj apteki, nie wiem, może za pomocą Izby Aptekarskiej, mają prawo się odwołać, więc do Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zobaczymy, jakie zapadną rozstrzygnięcia. Także dziękuję Państwu bardzo. No, chciałem to Państwu przedstawić, żebyście Państwo wiedzieli, jak wygląda sprawa od strony formalno-prawnej, bo Rada nasza musi stosować się do ustawy. No nie ma innego wyjścia. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za to wyjaśnienie, bo to rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Przechodzimy wobec tego do podjęcia uchwał w sprawach. Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się Komisja Budżetu i Spraw Powiatu. Na sali jest pan radny Wiesław Kurach, przewodniczący rady, i bardzo prosiłbym pana radnego o wyrażenie opinii o uchwałach, które będziemy podejmować dzisiaj. Proszę, proszę bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wczoraj na posiedzeniu komisji omówiliśmy wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc opinie są pozytywne. Możemy przejść do pierwszej uchwały. Pierwsza uchwała, którą będziemy tutaj procedowali, jest to uchwała dotycząca zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Pozwólcie Państwo, że ja ją przeczytam całą. Uchwała nr 69 łamane na 316 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 18 877 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą zatem 103 807 607 zł i 76 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 100 290 638 zł i 33 grosze, dochody majątkowe z kolei 3 516 969 zł i 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 19 127 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 801 661 zł i 48 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 93 998 298 zł i 19 groszy, wydatki majątkowe z kolei w wysokości 22 803 1363 zł i 29 groszy. Trzy wydatki i dochody związane są z realizacją, pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3, i dwa,
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 4. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu, punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatów w wysokości 12 994 053 zł i 72 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 341 144 zł i 15 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209 zł i 57 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 17 820 353 zł 72 grosze, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowych wydatków i dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, dochody w wysokości 57 335 zł i 16 groszy, wydatki w wysokości 57 335 zł i 16 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Nie widzę, żeby ktoś chciał zadać pytanie, więc wszystko jest jasne. Komisja wyraziła pozytywną opinię, wobec tego możemy przejść do głosowania. Zadaję wobec tego panom pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały wobec tego, która jest konsekwencją oczywiście tej uchwały, jak zawsze. Jest to uchwała numer 69/317/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032. Tu następuje odpowiednia podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Myślę, że możemy przejść w tej chwili do głosowania. Wobec tego zadaję panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok. Również to jest uchwała numer 318/2022. Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bartoszyckiego na 2023 rok. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Czy radni sobie życzą, żebym przeczytał ten plan pracy, czy tak? To proszę bardzo. Wobec tego plan pracy Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2023 rok. Styczeń. Punkt pierwszy. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2022. Punkt dwa. Podjęcie bieżących uchwał. Luty. Informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Punkt drugi. Podjęcie bieżących uchwał. Marzec. Podjęcie bieżących uchwał. Kwiecień. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ocena zasobu pomocy społecznej oraz sprawozdanie z efektów pracy w zakresie pieczy zastępczej. Punkt drugi. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie rynku pracy w powiecie bartoszewskim. Punkt trzy. Podjęcie bieżących uchwał. Maj. Sprawozdanie z działalności powiatowych służb i inspekcji i straży za rok 2022. Punkt drugi. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2022. Punkt trzeci. Podjęcie bieżących uchwał. Czerwiec. Raport, punkt pierwszy, raport zarządu powiatu o stanie powiatu za rok 2022. Punkt drugi, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Punkt trzy, udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Punkt czwarty, informacja o działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Punkt piąty, podjęcie bieżących uchwał. Wrzesień, informacja o działalności zarządu dróg powiatowych za 2022 rok, podjęcie bieżących uchwał, to jest punkt drugi. Październik, blok oświatowy, w którym dowiemy się, jaki jest nabór uczniów do szkół podległych powiatowych Bartoszewskiego. Poznamy wyniki egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach, kierunki kształcenia w szkołach i sytuacja finansowa w oświacie. Oraz punkt drugi, podjęcie bieżących uchwał. W listopadzie punkt pierwszy, informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Punkt drugi, blok rolniczy. Punkt trzeci, podjęcie bieżących uchwał. I w grudniu zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu za 2024 rok. Punkt drugi, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego oraz budżetu powiatu na rok 2024 i podjęcie bieżących uchwał. Tak wygląda plan pracy. Czy są jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie i pytam wszystkich radnych, kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Panie starosto, jeszcze pan nie zagłosował. Jeszcze czekamy na jeden głos. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem będziemy uchwalać plan pracy Stałej Komisji Rady Powiatu. Uchwała brzmi w następujący sposób. Uchwała nr 69/319/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2023 rok. Rada Powiatu oczywiście od podstawy prawnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Stałej Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2023 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. No i też, jeśli Państwo pozwolicie, to przeczytam ten plan pracy.
styczeń-luty. Punkt pierwszy, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję sprawy oświatowe, sprawy różne. Punkt dalej, w marcu, opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2022, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję oraz sprawy różne. W kwietniu, zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2022 oraz informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie rynku pracy w powiecie bartoszyckim. Punkt drugi, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję, sprawy różne. W maju, punkt pierwszy, zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności służb Inspekcji Straży za rok 2022. Punkt drugi, spotkanie z naczelnikiem Wydziału Oświaty, informacja o propozycjach nowego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok 2023-2024, szkolny oczywiście. Punkt trzeci, sprawy różne. Punkt czwarty, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesji. W czerwcu zapoznanie się z raportem o stanie powiatu podsumowującym działalność zarządu powiatu w roku 2022. Punkt drugi, analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2022 roku i wypracowanie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Punkt czwarty, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję. Punkt piąty, sprawy bieżące. W lipcu sprawy bieżące, lipiec-sierpień. We wrześniu analiza wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o stopniu zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji na drogowych, na drogach powiatowych. Punkt trzeci, brok rolniczy. Czwarty punkt, sprawy bieżące. Piąty, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję. W październiku blok oświatowy, czyli podsumowanie roku 2022-2023, wyniki egzaminów maturalnych, nabór uczniów w kierunki kształcenia, sytuacja finansowa oświaty. Punkt drugi, zapoznanie się i omówienie wniosków złożonych do projektu budżetu powiatu na rok 2024. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Punkt czwarty, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję. W listopadzie zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na rok 2024, prace nad zmianami w projekcie budżetu powiatu na rok 2024, omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję, sprawy bieżące. I w grudniu zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2024. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024, sprawy bieżące i omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję. Czyli jak widzicie Państwo, plan pracy komisji jest, że tak powiem, kompatybilny z planem pracy sesji. Nie widzę uwag, wobec tego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem planu pracy komisji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na 3 głosy. Jeszcze tylko 1 głos został do oddania. Musimy czekać. Taka jest uroda sesji zdalnych. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła plan pracy Komisji Stałej Rady Powiatu. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Teraz będzie cała seria uchwał dotyczących dróg powiatowych. I tak, uchwała numer 69/320/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinka Starodroża Drogi Wojewódzkiej nr 512 ulicę Gdańską w Bartoszycach na odcinku od Drogi Wojewódzkiej 512 Pieniężno-Górowo i Ławieckie Bartoszyce Szczurkowo od nowo wybudowanego ronda w miejscowości Bartoszyce do Drogi Krajowej 51 granica państwa Olsztynek do skrzyżowania ulica generała Józefa Bena w mieście Bartoszyce i zalicza się do drogi, do kategorii drogi gminnej. Dwa, położenie drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, oznaczone jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Oczywiście jest do tego poglądowa mapka. Wszyscy wiemy, o co chodzi. To wszystko jest w związku z tym, że został wybudowany nowy most, troszeczkę przebieg dróg się zmienił. Pan radny Robert Pająk prosi o głos w tej sprawie. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Starosto. To jest sytuacja, która wynika bezpośrednio z przepisów o przejęciu, tak jak Pan Przewodniczący powiedział. Droga wojewódzka ma nowy przebieg, to jest Starodroże drogi 512, ulica Gdańska. Chciałbym tylko do tej pory zaznaczyć, że w momencie ogłoszenie tego w Dzienniku Ustaw, w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego po 14 dniach dopiero ta droga stanie się miejska. Także ewentualne uwagi odnośnie odśnieżania w zimę, to jeszcze, to niestety, to powiat. No, krótko mówiąc, tak? Miejmy nadzieję, że przez 14 dni śnieg nie będzie padał. Także... Tam były rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie poprawienia nawierzchni i wybudowanie chodnika, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiemy te wyjaśnienia i tak jak powiedziałem, no może nie będzie padało przez 14 dni i nie będzie problemu. Poza tym wszystko jasne, tak? Możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie panom radnym. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze jeden głos. Wszystko okej. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie tę uchwałę przyjęła. I teraz przechodzimy do kolejnej uchwały, podobnej też. Jest to uchwała numer 69/321/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do drogi kategorii gminnej. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej droga powiatowa 1541N Kosty, Wajsnory, Rodnowo, Kotowo, Rogusz na odcinku Rodnowo, granica powiatu położonej na działce numer 256, obręb 56, Rodnowo, gmina Bartoszyce i zalicza się ją do kategorii drogi gminnej. Paragraf punkt drugi. Położenie drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, oznaczone jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znowu pan radny. Proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, ja mam takie pytanie. W podstawie prawnej jest wpisany artykuł 10 ustęp 5c. Rada Powiatu może w drodze uchwały pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ustępie 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostanie zaliczony do kategorii drogi gminnej. W punkcie 5d mówi się o 30 dniach przed podjęciem powiadomienia wójta. Powiadomienia, z tego co wiem, poszły. I mam tylko takie pytanie. Ja rozumiem, że ta droga w Rodnowo w lewo w kierunku na Kotowo straciła znaczenie drogi powiatowej już dawno, nie powinna być drogą powiatową. Tylko jeżeli tu akurat dyrektora nie ma, czy jest możliwość wskazania odcinka drogi wojewódzkiej, gdzie my zamieniamy drogę wojewódzką przebiegała na drodze powiatowej, czy w jakiś inny sposób, że ten odcinek proporcjonalnie jest, przekazujemy do, na gminę. Czy taką informację może gdzieś mamy? Panie starosto, czy chciałby pan powiedzieć? Tylko takie, żeby było jasność, że to jest za, powinno być zgodnie z podstawą prawa wpisane za fragment drogi wojewódzkiej, także jeżeli takie coś było, to myślę, że jest w ten sposób. Nie? Dziękuję. Marcin Matejunas, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o ten akurat moment, jeżeli chodzi o zamianę drogi wojewódzkiej na drogę gminną, tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że w Wojciechach stary przebieg drogi wojewódzkiej, który był pierwotnie, uzyskał nowy przebieg, który jakby taką obwodnicę Wojciech. Tam został wybudowany nowy fragment drogi wojewódzkiej, więc Wojciechy z automatu jakby przeszły na powiat, czyli stały się drogą powiatową. Chcieliśmy początkowo, zarząd tutaj chciał przekazać Wojciechy, tak samo, tożsamo jak kolejne uchwały gminom. Natomiast podjęliśmy decyzję taką, że istnieje możliwość włączenia miejscowości Wojciechy do istniejącego ciągu drogi Wojciechy-Barciszewo. Czyli po prostu przedłużymy sobie drogę powiatową, mamy taką możliwość, więc zamiast tego odcinka w Wojciechach przekazujemy inny fragment drogi powiatowej, która też naszym zdaniem nie spełnia definicji drogi powiatowej, więc dlatego ta zamiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, czy wystarczy to? Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze jeden głos. Czekamy jeszcze na jeden głos. Jest w porządku. Szanowni Państwo, stwierdzam, no tym razem nie jednogłośnie, stwierdzam, że Rada oczywiście przyjęła tę uchwałę do realizacji, ale przy 14 głosach za, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Także dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały.
podobnej. Uchwała numer 69 łamane na 323 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia dnia 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Też odpowiednia podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinka Starodroża drogi wojewódzkiej numer 512 od granicy miasta Górowo i Ławeckie do drogi wojewódzkiej 512 obwodnica Górowa i Ławeckiego położone na działkach numer 324 łamane na 3, 324 łamane na 2, 324 łamane na 1 i 32 łamane na 2 w obręb 43 sołtysowizna gminy Górowo i Ławeckie i zalicza się ją do kategorii drogi gminnej. Punkt drugi, położenie drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, oznaczone jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę, wobec tego możemy przejść. Tak? Aha, a czy możemy... Tak i wrócimy, dobrze. 322, tak? Teraz głosujemy 323, czyli tą uchwałę, którą przeczytałem. Dobrze, po prostu mi się schowała ta uchwała pod spodem. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto jest za tą uchwałę? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Pan radny Bartek jeszcze nie zagłosował. Czekamy na pana radnego Hilmanowicza jeszcze. Pan radny stracił zasięg. Poczekam jeszcze pół minutki i zakończymy wtedy czekanie. Szanowni Państwo, minęło pół minuty, wobec tego już nie czekamy dłużej. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę głosami 15 radnych za. Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu, jeden radny jest nieobecny. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały tej właśnie 22, prawda, którą
pominąłem. Jest to uchwała numer 69 łamane na 322 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1 pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinka Starodroża drogi wojewódzkiej numer 512 ulicy Lipowej, ulicy Wojska Polskiego i ulicy Wyszyńskiego od granicy miasta Górowo i Ławeckie do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Górowie i Ławeckim i zalicza się ją do kategorii drogi gminnej. Paragraf drugi. Położenie drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, oznaczone jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie widzę uwag, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Już i pojawił się pan radny Bartek Hilmanowicz. Dziękujemy bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie tę uchwałę przyjęła do realizacji. I ostatnia z dzisiejszych uchwał jest to uchwała numer 69 łamane na 324 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości. Nie, przedostatnia uchwała, przepraszam. I na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na zmianę działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 62 łamane na 2 o powierzchni 4,1401 hektarów położonej w obrębie geodezyjnym leśnictwo Orsy, gmina Górowo i Ławeckie, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą OL1Y łamane przez 000287-60 łamane na 7, będącej własnością powiatu bartoszewskiego, na nieruchomość oznaczoną numerem 3040 łamane na 1 o powierzchni 0,6636 hektara położoną w obrębie numer 2 miasta Górowo i Ławeckie, uregulowaną w KW numer OL1Y łamane na 000337738 łamane na 2, stanowiącą własność Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo i Ławeckie, przedmiotowe działki stanowią drogi. 2. Zmiana nieruchomości nastąpi z dokonaniem dopłaty ze względu na różne wartości zamienianych działek. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszystko jasne? Wobec tego możemy przejść do głosowania? Tak. Wobec tego zadaję panom pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie uchwałę tę przyjęła do realizacji. No i teraz już naprawdę ostatnia uchwała. Jest to uchwała numer 69 łamane na 325 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 56 łamane na 257 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca
2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. I tu jest odpowiednia podstawa prawna i jest treść uchwały. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja już nie będę czytał tej uchwały, chyba że sobie tego zażyczycie. Nie, tak, bo uchwała jest oczywiście wszystkim panom radnym znana, jest opinia komisji pozytywna. Skoro tak, to w takim razie przejdziemy do głosowania i zadaję wobec tego pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? A jeszcze jeden głos. Chociaż już ta ilość głosów wystarczy, żeby uchwała została przyjęta. Czekamy jeszcze na pana Ryszarda Zduniuka, który jeszcze nie zagłosował. Szanowni Państwo, wobec tego też ogłaszam, że czekam jeszcze pół minuty. Jeśli głos nie zostanie oddany, to uznamy, że głosu nie ma. No, na moim zegarku minęło pół minuty, wobec tego stwierdzam niniejszym, że Rada Powiatu uchwałę przyjęła głosami 15 radnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, nieobecnych jest jeden radny, czyli uchwała została przyjęta. Dziękuję uprzejmie. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan starosta, bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, kończy się nam 2022 rok. Bardzo trudny rok i jest okazja, a nawet konieczność uważam z mojej strony, żeby bardzo serdecznie wszystkim Państwu, Wysokiej Radzie, kolegom radnym bardzo mocno i gorąco podziękować za ten wysiłek, tę pracę, którą Państwo, Panowie włożyliście w tym roku właśnie w naszą działalność Rady Powiatu. Ja tylko przypomnę, że spotykaliśmy się ponad 17 razy w roku. Dzisiaj jest 69. sesja, a jeśli chodzi o zarząd, to też ponad 40 razy w roku mieliśmy posiedzenia. Więc myślę, że są to liczby, które pokazują nam, że nasza aktywność, a jednocześnie związana z nią oczywiście konieczność podejmowania wszelkich decyzji i tych wszystkich problemów jest bardzo wiele, w związku z czym
nasza praca w takiej ilości jest konieczna i niezbędna i bardzo serdecznie za nią dziękuję, że wszyscy w zasadzie stawiamy się jak jeden mąż, jak nie tutaj stacjonarnie, to zdalnie, bo pamiętajmy, że jeszcze jesteśmy w okresie pandemii i tak jak Państwo tutaj zauważyli, Rada wyraża zgodę na też i uczestnictwo zdalne naszych radnych w obradach sesji, bo jest ważne, żebyśmy wszyscy wiedzieli i podejmowali decyzje wspólnie. I za to, za te decyzje, bardzo pozytywne decyzje, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że panowie, no pomimo różnic, że tak powiem, światopoglądowych dotyczących naszej małej ojczyzny, dotyczącej kraju, jesteśmy w stanie się porozumieć i w tych ważnych sprawach dla naszego powiatu podejmować wspólnie właśnie takie bardzo jednogłośne decyzje. Bardzo, bardzo serdecznie tutaj wszystkim za to dziękuję. Dziękuję również w imieniu Zarządu Powiatu, myślę, że i będę wyrazicielem tutaj też przedstawicieli Rady, ale może jeszcze Pan Przewodniczący później też powie dwa słowa, no naszym pracownikom w naszych jednostkach powiatowych, tutaj w starostwie, którzy no, przyczynili się do tego, że my tutaj możemy dzisiaj, że tak powiem, spokojnie oczekiwać 2023 roku, jeśli chodzi o stronę finansową, bo uchwalenie budżetu jest to chyba najważniejsza sprawa w działalności rad wszelakich, Rady Powiatu również. I za to też bardzo serdecznie tutaj dziękuję służbom finansowym, ale i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo no jest to istotne dla spokoju ducha na przyszły rok. A jeżeli już mówimy o 2023 roku, to też chcę skorzystać tutaj z okazji i bardzo tak gorąco życzyć Państwu no, wszystkiego dobrego na ten nowy 2023 rok. Przede wszystkim tego, żeby ten rok był zdecydowanie lepszym rokiem, korzystniejszym pod każdym względem dla nas wszystkich niż rok 2022. Ja osobiście spodziewam się, że tak właśnie będzie, że 2023 rok przyniesie nam wreszcie upragniony pokój nie tylko ducha i serca, ale również za naszą granicą, gdzie rozgrywają się makabryczne wydarzenia i trzeba temu jak najszybciej zapobiec i skończyć to. Myślę, że świat już dojrzał do tego i politycy europejscy, że zauważyli, czym grozi imperializm Rosji i ta sprawa zostanie bardzo pozytywnie zakończona. Czyli spodziewajmy się, że 2023 rok będzie dla nas pod względem bezpieczeństwa na pewno rokiem lepszym. Chociaż na pewno w polityce, Szanowni Państwo, tego słowa raczej nie powinno się używać. Kolejna jakby sytuacja związana z inflacją, która jest jednak dość wysoka, to też zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego świadczą o tym, że ta inflacja będzie po pierwszym kwartale spadać i należy temu wierzyć, bo rzeczywiście w tej chwili sytuacja się ustabilizowała, nie podnoszone są nawet stopy procentowe, w związku z czym to też jest dla naszego bezpieczeństwa sytuacja bardzo korzystna. Mówię o bezpieczeństwie ekonomicznym. Kwestie zdrowotne. No, zakładam też, jestem takim optymistą, że ta pandemia też zostanie wreszcie odwołana. Chociaż jak Państwo zauważyli, z COVID-em są coraz mniejsze problemy, natomiast z grypą jest szaleństwo istne, bo zachorowań jest no, bardzo wiele. Tutaj też przy okazji apelowałbym, prosił o to, że kto może, kto chce, kto powinien, to szczepcie się Państwo, bo szkoda rzeczywiście tracić zdrowie na tego typu schorzenia. I cóż, oprócz tego zdrowia, które, Szanowni Państwo, no, myślę, najważniejsze jest dla nas tutaj w życiu na tej ziemi, potrzeba nam również wiary w zdecydowanie lepsze jutro. I tego Państwu właśnie życzę, tej wiary, nadziei, miłości, bo bez miłości, myślę, świat wygląda właśnie tak, jak za naszą wschodnią granicą. A my chcemy żyć jeszcze godnie i myślę w zgodzie ze wszelkimi regułami i standardami życia człowieka jako osoby. Tego Państwu życzę i wszystkiego dobrego na cały 2020 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Ja pozwolę też kilka słów powiedzieć. Szanowni Państwo, oczywiście na początku dziękuję kolegom radnym za
sprawną pracę w tym roku, za decyzje, jakie podejmowaliście, za zgodność, mimo czasami różnicy zdań, co jest normalne, bo przecież nie wszyscy musimy mieć takie same zdanie, ale w zgodzie dotrwaliśmy do końca tego roku i mam nadzieję, że też w zgodzie będziemy dalej pracować. Za to dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. Dziękuję telewizji Barca, która tak dzielnie nas tutaj cały czas filmuje. Dziękuję wszystkim Państwu i chciałbym złożyć też życzenia noworoczne. Otóż życzę wszystkim Państwu lepszego roku, dużo zdrowia, sukcesów, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby coś? W takim razie, w związku z tym, że wyczerpany został porządek obrad, zamykam 69. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.